tym aresztowaniem to był mój mit, byłem pierwszy, nawet dałeś serduszko, a w odcinku jako autora podałeś kogoś innego. Publiczne przeprosiny albo psikus. Tch. A fryteczki też chcesz? Bo właśnie się smażą. Ja pierdziu, no. Nie no, byku, żartuję. Poważnie, nie chciałem tego zrobić. To jest tak, że czytam komentarze często zaraz po odcinku, a potem dopiero je zapisuję, w sensie przed nagrywaniem kolejnego. No i tak to często gęsto się kończy. Jak się dwa przykładowo takie same zdarzą. Skończ z tymi sucharami, bo to tak żenujące, że aż się tego słuchać nie chce. Posłuchaj no, Stefan. Ale uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Tu sobie najeżdżasz myszeczką, przeciągasz, no i w ten oto sposób unikasz tego cringe'u. A tymczasem witam was moi kochani w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson i zanim przejdziemy sobie do głównej części tego odcinka, to będzie reklama. Ale odnośnie reklamy to miałem jedną rzecz powiedzieć. Ostatnio widziałem, że trochę spiliście poślady o ten bochen chleba, o to Helie i o to wszystko. Pisaliście, że to jest cringe'owe strasznie. No i to fakt, tylko zapomnieliście o jednej rzeczy. Lubię być dziwny i cringe'owy. I trochę sobie nawet bez tego nagrywania nie wyobrażam. A poza tym to jest jakieś 10 sekund, a film trwa, nie wiem, dychę? 12? 15? Zależy jaki. Więc już dajcie mi spokój. No i bawcie się dobrze. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Veneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem eneba.com. Możesz tam m.in. właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe, często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie, znajdującym się poniżej, zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką grę Veneba. Hell yeah! Hubson, nie wpisałeś Hesoyam. No tak, moi kochani, pamiętacie może tę sugestię i co tam w niej dokładnie się wydarzyło? Jeżeli nie, to wam przypomnę. Hyc, wysiadamy. Także robimy to od nowa. Wpisujemy sobie Rocketman, wpisujemy sobie Goodbye Cruel World i wpisujemy sobie Hesoyam. I teraz zobaczymy, co się dopiero stanie, no bo wtedy sprawdziłem zupełnie, znaczy może zupełnie to nie, że co innego, ale trochę co innego niż to, o co prosił mnie autor tej sugestii. Także wykonujemy próbę i patrzymy, co się, moi drodzy, wydarzy. Wyskakujemy, wysiadamy. No i wydarzyło się trochę co innego, bo CJ zginął dopiero, kiedy auto dotknęło wody, a tam chyba było ciutkę inaczej, nie? Zobaczmy sobie jeszcze, co stanie się, gdy wjedziemy do wody, bo to też wtedy sobie sprawdzaliśmy. Okej, wpisujemy jeszcze szybko na... szybko na szybkości. Szybko wpisujemy sobie Hesoyam, wbijamy do wody, poczekamy, aż auto trochę się zanurzy, wysiądziemy i też zobaczymy, czy... Chociaż tutaj wydaje mi się, że będzie to wyglądało tak samo jak przy tamtej próbie, dokładnie. Że jak wyjdziemy sobie z tego samochodu, no to CJ po prostu zginie. No i tak też się okazało. Także, moi drodzy, raczej tutaj jest wszystko jasne, sugestia nie pykła. A jakby ci się tak powietrze skończyło pod wodą w samochodzie przy użyciu tych kodów? No to chyba, moi kochani, mamy do czynienia z niezłymi jajami, bowiem to jest kolejna próba i znowu nie ma admirala, także no chyba admiral odchodzi do lamusa. Dobra, patrzymy sobie jeszcze właśnie, co stanie się... przepraszam, nie to. Gdyby ci się skończyło powietrze pod wodą, to co się wtedy wydarzy? Także znowu wpisujemy sobie Goodbye Cruel World i wpisujemy sobie Hesoyam, tak? Czy tutaj nie trzeba było tego Hesoyam wpisywać? Wykonajmy sobie próbę i z Hesoyam i bez Hesoyam, także poczekamy, aż to powietrze się skończy, zobaczymy, co się wydarzy i potem wykonamy sobie delikatnie inną próbę. No i tak, by the way, to wam się dosyć podobają te mity z tym żywym martwym. W sensie z zombie kazaliście mówić, żeby było szybciej. Okej, tak czy inaczej, czekajmy. No, w ogóle w tym momencie mamy do czynienia z całkiem ciekawą sprawą, bo przez to, że CJ ma jetpacka, jak ma jetpacka w samochodzie, to tak jakby mu spod zawieszenia wystają nogi. No i w tym momencie ten samochód nie jest w stanie do końca opaść, no bo tak jakby podpiera się na nogach CJ-a. Wygląda to całkiem komicznie, no ale w sumie, czy was to interesuje? Nie wiem. Dajcie znać. My czekamy, znaczy w sensie ja czekam, aż to powietrze się skończy i już całkiem mało brakuje. No i moi kochani, lada moment,
moment powietrze się kończy i zobaczcie, że kot Hesoyam wpłynął w tym micie tak, że no w tym momencie ucieka CJ-owi życie. Także powiem wam, że jestem jeszcze bardziej zaciekawiony, co stanie się, gdy tego życia tak jakby nie będziemy mieć, nie? Poczekajmy sobie jeszcze, aż to życie się skończy i zobaczmy, co z tego wyniknie. Oj, powiem wam, że jestem naprawdę zainteresowany tym, czy CJ teraz trafi do szpitala, czy jednak dalej będzie żył. Zobaczcie. Ale jaja, no to jest naprawdę mega ciekawa rzecz. Serio. No i oczywiście, jak pewnie wysiądę sobie z samochodu, to oczywiście zginiemy. To jest niezaprzeczalne. Było od samego początku, w sensie było jasne po prostu. Ale zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy tego kodu Hesoyam sobie nie wpiszemy. No teraz w ogóle mamy jeszcze z bardziej chyba śmieszną sytuacją do czynienia, bo w momencie, kiedy CJ nie ma życia, to mu tak śmiesznie te nogi dędają. Też chciałem, żebyście to zobaczyli, dlatego to widzicie. Tak czy inaczej, powoli gdzieś tam to życie, a właściwie tlen, dobiega do końca. Do końca paska oczywiście i zobaczmy, czy CJ znowu przeżyje, czy jednak tym razem wypadnie z samochodu. No tak, czyli mamy do czynienia z tym samym, co poprzednio. W sumie to było dosyć spodziewane po tamtej próbie, niemniej ogółem, moim zdaniem, super ciekawostka i mi też coraz bardziej, mimo że już mi się podobały, to jeszcze bardziej mi się podobają te mity z tym zombim. Także jeżeli macie jeszcze inne ciekawe sugestie, to śmiało piszcie, bo z chęcią sobie je po prostu przetestuję. Hubson, z tą taksówką, co policja nie chciała cię aresztować, to ciekawe, jakby było z motocyklem. Powiem ci, Piotruś, i ogólnie wszystkim powiem, że raczej nie sądzę, że tu będziemy mieć do czynienia z czymś innym, niż mieliśmy w przypadku zwykłego samochodu. No ale okej, jeżeli jest taka sugestia, to też sobie to sprawdźmy, a nuż okaże się coś ciekawego. Zabiję sobie oczywiście kilku przechodniów, nawet z tego, co widzę, tutaj już mamy policjanta i zobaczcie, że on jakby odczytuje CJ jako martwego, no i po prostu do niego nie podchodzi. Także tak to wygląda i nie zmienia się to niezależnie od tego, czy jesteśmy w pojeździe, w sensie w samochodzie, czy jesteśmy na motocyklu. Także no tutaj niestety sugestia nie pykła. Może gdy wpiszesz kod Hesoyam, to wtedy będą chcieli cię aresztować. Także ponownie wbijamy sobie do Bobcata, wpisujemy za chwilkę kod Rocketman, Goodbye Cruel World, wpiszmy sobie jeszcze Hesoyam i teraz dopiero zdobądźmy jakąś tam gwiazdkę Wanted Levelu. Z tego co widzę, policja już się nami interesuje, także poczekamy sobie, aż panowie wyjdą z samochodu. O ile w ogóle wyjdą, bo póki co to się zbytnio do tego nie kwapią, ale zobaczcie, policjant podbiega. No i zostaliśmy zapuszkowani, także pozostaje nam jeszcze zobaczyć, co stanie się na motocyklu, bo ja z tego co pamiętam, chyba policjant zrzuca CJ-a z motocykla, także tutaj ta próba może wyglądać jeszcze ciekawiej. Okej, żeby nie było, to chciałem wam jeszcze pokazać co i jak. Mamy w tym momencie wpisany kod Rocketman Goodbye Cruel World i wpisujemy sobie kod Hesoyam i teraz poczekamy na jakiegoś fajnego policjanta, który będzie chciał nas aresztować, chociaż z tego co widzę, nie mam broni. Nie będę mógł przez to sobie zdobyć wanted levelu zbytnio, chyba że pozabijam przechodniów jeżdżąc na motocyklu. Tak też oczywiście można. Pan policjant podchodzi, zrzuca nas z motocykla, no i zobaczcie, jeszcze gościu nawala policjanta. I zobaczcie, że mimo tego, że nie mieliśmy życia, no to w takiej sytuacji okazuje się, że na początku CJ jest aresztowany, więc tak jakby nie ginie. No ciekawe to było, powiem wam. Także więcej tego typu sugestii, bo naprawdę fajnie jest zobaczyć, co w takich przypadkach się po prostu wydarzy i jak gra to czyta i koniec końców, co nam tak jakby pokaże. Samochód można doprowadzić do wybuchu, potrącając jedynie przechodniów. No niestety, moi drodzy, to będzie naprawdę żmudna próba dla mnie. Wy to zobaczycie na przyspieszonym gdzieś tam tempie pewnie, albo coś w tym stylu, no bo trzeba będzie na pewno sporo tych przechodniów zabić, sporo ludzi wjechać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, mi się osobiście wydaje, że być może rzeczywiście będzie tak, że po dużej ilości oszlak wjechałem w sygnalizację, chyba to się nie liczy, co nie? Tak czy inaczej, wziąłem sobie nowy
nowy samochód, także spokojnie, teraz będzie wszystko dobrze wykonane. Ja osobiście uważam, że rzeczywiście po przejechaniu dużej ilości pedów może zdarzyć się tak, że koniec końców no ten samochód, what the fuck, czemu tak się tnie, się zniszczy, ale naprawdę będziemy musieli ich wielu przejechać, bo wydaje mi się, że pedy, owszem, one jakby, ej, dlaczego mi się GTA San Andreas tnie? Pedy zabierają jakieś tam życie, nazwijmy to autom, gdy w sensie w nich uderzamy, ale jest to bardzo mały damage. No i w związku z tym, jak jest to mały damage, no to oczywiście będziemy musieli ich bardzo dużo przejechać, żeby to auto się podpaliło. I czy tak w ogóle się zdarzy? No, zobaczymy. No, moi kochani, powiem tak, założyłem sobie, że będę ten mit testować około 10 minut, myślę, że go testuję nawet dłużej, przejeżdżam tych pedów, już w ogóle zabiłem jakąś holendarnie wielką ilość, no i nic się nie dzieje, nie, bo ogólnie chciałem sobie to testować do momentu, już nie chciałem nawet tego samochodu w pewnym momencie, wiedziałem, że to będzie mega ciężkie po prostu, nie chciałem już nawet tego samochodu doprowadzić do wybuchu, ale chciałem po prostu zobaczyć, czy jakikolwiek dymek z tego samochodu nie będzie wylatywał i powiem wam, że to wygląda mniej więcej tak, jakby ten samochód w ogóle się nie niszczył. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak możemy to szybciej, łatwiej, zgrabniej przetestować, nie, może zabijać jakieś w ogóle tysiące pedów, ustawić je w rzędzie czy coś, dajcie mi o tym znać, bo ja no póki co nie widzę jakiejś takiej szybkiej metody, żeby to sprawdzić. No a póki co, biorąc pod uwagę to, ile pedów przejechałem i jak to wszystko wyglądało, no to wstępnie jestem w stanie powiedzieć, że no powinniśmy ten mit obalić i że raczej nie da się, wjeżdżając w pedy, zabijając te pedy, raczej nie da się w taki sposób samochodu najzwyczajniej popsuć. W misji w wyścigu na wsi Uziego zamiast Kloda kieruje właśnie Uzi. Jedzie z Kataliną. Zakładam, że twórcy tego mitu, autorowi tego mitu, chodzi o misję Farewell My Love, czy jakoś tak to było, bo tu jest tak kaccenka z tym Klodem i rzekomo ścigamy się właśnie z Klodem i Kataliną i Klod zadawala Katalinę podczas jazdy, o czym dowiadujemy się po tym wyścigu, tak? Tak. Także zobaczmy sobie to. A mianowicie trzeba by na pewno z Kataliną będzie jechał nie Klod, tylko Uzi. Powiem wam, że tak na początku, jak sobie tak zerknąłem tam, to rzeczywiście dosyć podejrzanie to wszystko wyglądało. Czy tak rzeczywiście? What the hell? Poważnie? Ej, serio tam siedzi Uzi? Ja pierdziu, czekajcie, ja się postaram jakoś ten samochód, tego różowego, pięknego LG jakoś tam delikatnie zepchnąć na pobocze, najlepiej przyblokować i dokładnie sprawdzić, czy dobrze widzę. Ale tak, moi kochani, patrzcie. Ale jaja, moi drodzy, czy Uzi ma randkę z Kataliną, czy ma jakiś szemrany romansik albo coś w tym stylu, no to jest naprawdę rzecz godna uwagi. Ja nigdy w ogóle, znaczy no nie wpadło mi nigdy coś takiego do głowy, żeby sobie zobaczyć, kto rzeczywiście jedzie z Kataliną. No było to dla mnie oczywiste, że jest to Klod, ale być może było to tak, że Klod jest postacią, w sensie został stworzony w GTA San Andreas tylko jako postać cutscenkowa. Może twórcom się jakoś nie chciało robić Kloda w taki sposób, żeby stworzyć taki model postaci, który może być używany w świecie gry, no i koniec końców wsadzili tutaj do pojazdu Uziego. Ej, to jest naprawdę zajebista ciekawostka, wow! Także moi drodzy, ja z największą przyjemnością w tym momencie ten mit potwierdzam. W Wynwood, w jednym z domów, które znajdują się zaraz na początku wjazdu na górę, jest dom, który ma drzwi ulokowane tak, że potrzeba jakiejś drabiny, żeby dostać się do środka. No dobra, nie będę owijał w bawełnę, że tak trochę myślę, jak sobie ten mit szybko sprawdzić, bo tych domów tutaj na tym wzniesieniu jest mnóstwo. Ja nie mam pojęcia, o który może chodzić. No, w ogóle chyba trochę tak się porwałem z motyką na słońce, jeżeli chodzi o badanie tego mitu, no ale ogólnie sam w sobie ten mit jest najzwyczajniej ciekawy i wypadałoby go sprawdzić. Ja sobie może w takim razie, o, wiem co zrobię. Wpiszę sobie kod na jetpack, w sensie wezmę po prostu jetpacka i będę dokładnie te domy od tylca sprawdzał. No bo tak, tu jakiś mamy w ogóle podeścik i wypadałoby w ogóle na tamten budynek wskoczyć, żeby sobie to przetestować, to nie ma kompletnie sensu. Ewentualnie jedyne co mogę jeszcze, znaczy co mi w tym momencie do głowy przychodzi, to, że mam coś takiego jak, to było chyba KM, o, zobaczcie. Mam jakby takiego freecama, który mogę sobie to wszystko zbadać.
tutaj się jakoś kontrolowało szybkość, tak, dokładnie. No i może w taki sposób będziemy sobie to sprawdzać, bo wydaje mi się, że to może być najszybszy sposób na przetestowanie tego mitu. Okej, z tego co widzimy, raczej... Czemu ktoś ma latarnię w domu? A może to się odbija po prostu? Może to miał być taki efekt odbicia się latarni w oknie czy coś? Nie mam pojęcia. Wyglądało to na pewno dziwnie. Tak czy siak? Tak, Free Moving Cam to jest coś, co zdecydowanie nam badanie tego mitu ułatwi. Tu mamy kolejną chałupę, ale raczej wszystko wygląda standardowo i w porządku. What? Czy to przypadkiem nie chodzi o to? Ja to w ogóle coś kojarzę. W sensie, ja nie wiem, czy ja gdzieś to na jakimś odcinku ciekawostkowym przypadkiem tego nie widziałem. Ogólnie jak zobaczyłem ten mit, to mi się nic takiego nie kojarzyło, ale ewidentnie... Oj, zobaczcie, tutaj mamy podobną sytuację. I w ogóle ten dach też dosyć śmiesznie wygląda, bo jest jakby ściana, przerwa i dach. I to też zależy od ustawienia kamery, bo tu tego nie ma, a jak sobie delikatnie odlecimy, to widzimy taki prześwit, nie? Trochę komicznie wygląda. Natomiast wydaje mi się, tak w kontekście tego mitu, który aktualnie sobie badamy, że to musi, moi drodzy, chodzić o te drzwi, no bo tutaj, no czekajcie, jak my się tutaj przeniesiemy tak jakby, no to jak teraz widzicie, no, nie ma opcji, oczywiście te drzwi są zamknięte, więc generalnie do tego budynku się nie dostaniemy, ale nawet gdyby było otwarte, to po prostu nie ma opcji, żeby tu się dostać, w sensie moglibyśmy pewnie tutaj wskoczyć, ale zakładam, że twórca tego mitu potraktował to, jakbyśmy mieli do czynienia no z taką rzeczą w prawdziwym świecie, nie, że no wypadałoby tutaj coś podstawić, jakieś w ogóle schodki dobudować, żeby można było do tego budynku wejść. No moi kochani, dla mnie sprawa jest jasna i ten mit możemy po prostu potwierdzić. Tymczasem dziękuję Wam za obecność, zapraszam oczywiście na inne odcinki na moim kanale, zarówno na tym głównym, jak i na drugim. No i ponadto oczywiście dziękuję wszystkim patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu mojego kanału. Dzięki, że byliście, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!